Siemanko, witajcie już w 6 odcinku ze serwera Square Massacre. To jest mój nowy domek, jak widać. Przeprowadziłem się stąd, ogólnie wam pokażę, co się zmieniło trochę na serwerze. No i coś zrobimy. Więc tak, tutaj za mną jest zamek ogółem Ciby. Pokażę wam środek. Wygląda. Tutaj jest wejście na wieżę. Tutaj z tego co wiem to właśnie ma swoje zwierzątka. A tutaj jest jego farma. Okej. Tak ogółem to się prezentuje. Na dole też coś mamy. Skrzynię. No i na górę jest wejście. No i tak coraz wyżej, dobra, nie będziemy wchodzić. Ojdź. Ale ogółem zamek nawet fajnie wygląda, trzeba przyznać. Nie jest zły. W sumie chyba jeszcze jest nieskończony do końca, nie wiem. Okej. Tutaj jest mały mościk, no i droga do spawna. Przejdziemy się tą drogą, a tak się prezentuje mój domek ogółem. Tutaj mam farmę owieczek, mały taki ogródeczek. Ogródek mały. To są moje owieczki piękne. A, muszę coś zjeść. Okej. No i wejdziemy do środka, więc tak. Tutaj mam taką mini kuchnię. Salonik, sypialnie, no i magazyn mały, mamy ender chesta. Ogółem mało osób już gra na serwerze, no ale myślę, że jeśli wszyscy się tak zgramy w któryś dzień, no i byśmy mogli coś zbudować, nie wiem co, ale trochę mam tej wełny. Tak byśmy się zgrali normalnie wszyscy i byśmy coś zbudowali. Mam dużo kobla, trochę drewna, więc zbudować coś można by było. Okej, tutaj mam jeszcze Nethera, jeszcze nie jest odpalony. Tam za chwilę zejdziemy. Tutaj mamy tak, pokój do eliksirów, enchant. Tutaj jeszcze podziemny ogródek. Tutaj będą brodawki, jeszcze nie skończone, nie mam kiedy skończyć. No i tutaj mamy farmy krówek i świnek, jak widać. Okej. Aha, tutaj jeszcze miałem wam pokazać. Się przejdziemy. Tutaj ogółem to jeszcze nie jest skończone. Ale to wszystko będzie wyrównane do tego poziomu, co jest tutaj. I mogę wam pokazać moją wizję. Więc moja wizja jest taka, że tak. Będą dwa posągi, dwie kolumny duże. Tu będzie ścieżka. Po bokach będą takie drzewa dżunglowe. I na samym końcu, na środku będzie mój posąg. Więc to będzie taki pokój fajny. Ogółem wszystko zobaczycie, jak się skończy. Pracę i myślę, że wykończenie będzie jakoś wyglądało. Okej. Teraz przejdziemy się troszkę na spawna. W sumie weźmiemy trochę drewna ogółem. Oj, coś mi zlagowało. I na spawnie zbudujemy. Powiem wam, że dużo mam tego, to wezmę jednego steka. Trochę jeszcze jedzenia i zbudujemy dużą mega farm. Zboża oczywiście, zbudujemy dużą mega ogródek taki zboża, taką farmę zresztą zobaczycie. Dobra, teraz chodźmy dróżką.
tak. Dawno nie było też innych serii, jak na przykład Magicka, Minecraft Hardcore, Igrzyska Śmierci, Science Row, Light of Legends ostatnio wysłałem, ale mam już przygotowany następny odcinek z Light of Legends i taki przyspieszony. Znaczy już to będzie, już jest w sumie wysłane. Czwarty odcinek ze Science Row'a. W wersji takiej przyspieszonej, gdzie dochodzimy do tego, do momentu, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. I piąty odcinek już będzie w sumie normalny. Teraz jak nagrywam Squall Massacre, to mam zamiar nagrać potem jeszcze właśnie z FIFA, no i myślę, że Hardcore'a i Igrzyska Śmierci nagram, kolejne odcinki. Jak widać, jest tutaj most. Oczywiście budowałem go ja go budowałem sam. To jak widać. O, ale spadki FPS-ów dzisiaj mam, masakra. Za chwilę go w sumie obejrzymy, więc tak, to jest domek Lamancio, czyli Aliora. Wow. Kompleks w budowie. Aha, okej. Tutaj jest górne pomieszczenie. Domek jest fajny ogólnie, tylko jeszcze trzeba go dokończyć. I jak się wykończy, to będzie, myślę, że okej. Tam jest kolejny domek, Mariano Italiano. Też się przejdziemy do niego i pokażę wam. Wow. A i tam jeszcze, jak widzicie, taki... Kurde, zoom mi nie działa. Lol. Jak widzicie, tam taki domek jakby za domkiem Aliora. To jest domek kretynowo, ale z tego co wiem, to on ma chyba znów nowy. Tutaj ktoś mądry zbudował mob grindera obok domu Mariano Italiano, ale spoko. To jest jego krótek. I tak ogólnie prezentuje się jego dom. Tutaj jest fajny pomysł, wpadł na fajny pomysł z tym z tą podłogą tutaj oczywiście. Fajnie to wygląda. Ale tutaj jeszcze jest górne piętro, tylko nie wiem jak tam wejść, no ale okej. Kurde. Spadki FPS-ów. Los settings. Dobra, farda, a coś tutaj jeszcze. Okej, dobra. Oj, sorry za to cięcie, guziki mi się pomyliły. Ale już jestem. Dobra, idę wam pokazać dalej. Coś jeszcze. Aha, tutaj jeszcze był, jeśli dobrze pamiętam, domek PGR-a i IDE. Ogólnie miałem wszystko zaznaczone na mapce, ale usunąłem moda, bo wgrałem sobie nowego takiego animację, który daje właśnie animację do naszej postaci, tyle że ten mod nie chce mi działać z mini race map i dlatego oczywiście zobaczycie tą modyfikację na odcinku z Hardcora. Podejrzewam, że będzie czwarty odcinek już. To jest ich wcześniejszy domek, ale z tego co wiem, tam właśnie budują następny. Okej, przejdźmy się. No, tutaj jest ich następny. No, przepraszam, sorka. To jest ich następny domek, też jeszcze nieskończony. Tyle ogółem dopiero zbudowali, ogółem, w ogóle oświetlę to. O. Fuck. O. Ile ich tu jest? Lol, jedynek szkieletów, niepotrzebnie mi przeszkadzałem. Dobra, szybko pójdziemy na spawna. What?
What? Nie, dobra, już myślałem, że nie ma tej komendy. Ogółem w nocy nawet ładnie to wam... Muszę przyznać, że ładnie to wszystko wygląda. Ogółem jeszcze doszło kilka nowych osób. Pamiętam. Tutaj ogółem mieszka dom jakiego Ionka. Teraz se tak... Myślę, że to chyba jest pułapka. Nie będę nic rozwalał. Okej. Peterman, nie wiem, gdzie ogółem mieszka. O, ale zlagowało. Masakra. Kurde, no. Takie spadki FPS-ów. What? Okej. Tutaj jest wieża Filipa. Chętnie bym wam pokazał jeszcze domy, gdy ciastka. To już jest taki problem, że trochę się dalej zbudował i nie ma ścieżki do jego domu i nie wiem, gdzie do końca mieszka. Aha, tutaj jeszcze jest coś, nie wiem co to. I tutaj jeszcze jest dom Kotleta. Jeszcze w budowie, jeszcze niedokończony. Okej, więc teraz chętnie bym wam pokazał... Holy shit! Dom do ciastka. Spróbuję znaleźć, z tego co pamiętam, tam był gdzieś tam za domem Mr. Zelu. Aha, i przy okazji powiem wam takie informacje, więc Mr. Zelu i Irion, wow, zostali wykreśleni z listy, z white listy ogółem za, no, po prostu za swoje zachowanie, jak się zachowali. I nie będą grali już na serwerze. Tam jest wioska. Coś we mnie szczela. Gdzie jest jego domek? Kurde. Gdzie się był? Tyle. Spierdalamy stąd. Okej, dobra. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle, ale... O, jest. Znaleźliśmy. Deciastko mieszka w tej górze. To jest jego lawa. Wulkan w ogóle. Wulkan Deciastka lawę zasponsorował Pepciu. Czyli ja. Kurde, ale laguje masakra. Co jest? W następnym odcinku będę musiał coś zobaczyć, bo strasznie mi laguje. Dobra, przejdziemy się do niego, zrobimy. Wejdziemy se. Fuck. The fuck. Masakra. Myślę, że jest wejście do jego domu, to jest... Aha, to będzie chyba jego kop. Masakra, ludzie, masakra. Poczekajcie chwilę, ktoś mi na skrypę pisze. Mam tu kolegę. Hej, lol, straszny spadek FPS-ów mam dzisiaj. Ogólnie nagrywam to wszystko w jeden dzień. Nagrywałem ze Saints Row'a, z LOL'a i teraz z Minecraft'a nagrywam. I nie wiem co się dzieje, ale straszny spadek FPS-ów mam. I to mnie niepokoi. Dobra, weźmy sobie tutaj do tego domku. Jak widać, fajnie wygląda ten wulkan. O, o, jest taka wywinta, nice. O, widzicie to? Pięknie wygląda.
te z kolejnego pomieszczenia. I tutaj ma swój magazyn i grudeczek, farmę taką. Ładnie to wygląda, ładnie. Tutaj jest zejście ogólne na dół. Wulkan też ładnie wygląda. Okej, wyskoczyliśmy. Pójdźmy na spawna. I chyba to już wszystko, co miałem pokazać. Dlatego jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie... No, to jest Sparta. Tutaj gdzieś na środku. Tam jest jego dom. Myślę, że tutaj by było ok miejsce na zbudowanie tego, co chcę zbudować. Enderman, którego zabiję. Dobra, what, jaki lag! O, masakra! Nie! Fuck! Nie! Fuck, czy wy to widzieliście, jak mnie zlagowało? Prawie zginąłem przez to. Nie wiem, na... Dobra, robi się dzień, więc jest okej. Szkielety zaraz zaczną się palić. Ale jeszcze nie teraz. Okej, to myślę, że tutaj byłoby okej miejsce. Tylko by trzeba było wyrównać je. O nie! Szybko chleb. Dobra, jest. Żyjemy. Okej, zrobił się dzień, więc tutaj se zbudujemy taką mini farmę. O, to byłoby dobre pole, tylko by trzeba było je wyrównać. Okej, no to wyrównamy szybko teraz. Troszeczkę niżej. Tutaj byłoby okej. Mam taki pomysł, że trochę dirta wezmę. Weźmiemy troszeczkę dirta i zamienimy dirta z tym i zrobimy sobie crafting table. Postawmy i zrobimy sobie płotki. Wszystko weźmy. Jeszcze tutaj. Jest ok. Jednego staka mamy. O, tutaj mieliśmy 64, a to dobra. Jest jeden stak. No i to będzie gdzieś tutaj, myślę. Tak zrobimy. Okej, tutaj się postawi dirta. To ma być mega duże. Ogółem to już zasadzę wszystko poza odcinkiem. Okej, i postajemy tutaj.
trochę pójdźmy w bok. Oj, tu chyba słychać moje siostry młodsze. To jest źle. To jest zła oznaka, jeśli je słychać. Czekajcie, wracam za chwilę, zrobię małe cięcie. Okej, jestem. Witajcie po tym krótkim cięciu. Ło, ale mnie zlagowało. Masakra. Wam, że masakra. Ale to już jest koniec, co było? Czy wystarczy podków? No, można powiedzieć, że wystarczyło, żeby takie dwa wejścia. No i tak ogółem będzie to wyglądało, więc ja chyba z wami będę się żegnał. Więc jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapek w górę. No i do zobaczenia do następnego odcinka. Narka i hejos!